Henryk Sienkiewicz. Ogniem i mieczem. Tom drugi, rozdział pierwszy. Pewnej pogodnej nocy na prawym brzegu Waładynki posuwał się w kierunku Dniestru orszak jeźdźców złożony z kilkunastu ludzi. Szli bardzo wolno, prawie noga za nogą. Na samym przedzie, o kilkadziesiąt kroków przed innymi, jechało dwóch jakoby w przedniej straży, ale widocznie nie mieli żadnego do strażowania i czujności powodu, bo przez cały czas rozmawiali ze sobą, zamiast dawać baczenie na okolice. I zatrzymując co chwila konie, oglądali się na resztę orszaków, a wówczas jeden z nich wołał. Pomału tam, pomału. I orszak zwalniał jeszcze kroku, zaledwie posuwając się naprzód. Na koniec wysunąwszy się z za wzgórza, które osłaniało go swym cieniem, orszak ów wszedł na przestwór oblany światłem księżyca i wtedy to można było zrozumieć ostrożność pochodu. Oto w środku karawany, idące obok siebie dwa konie, dźwigały przywiązaną do siodełek kołyskę, w kołysce zaś leżała jakaś postać. Srebrne promienie oświecały bladą jej twarz i zamknięte oczy. Za kołyską jechało dziesięciu zbrojnych. Po spisach bez proporców można w nich było poznać kozaków. Niektórzy prowadzili konie juczne, inni jechali luzem, ale o ile dwaj jadący na przedzie zdawali się nie zwracać najmniejszej uwagi na okolice, o tyle ci oglądali się niespokojnie i trwożliwie na wszystkie strony. A jednak okolica zdawała się być zupełną pustynią. Ciszę przerwały tylko uderzenia kopyt końskich i wołanie jednego z dwóch jadących na jeźdźców, który od czasu do czasu powtarzał swą przestrogę. Pomału, ostrożnie. Na koniec zwrócił się do swego towarzysza. Chorpyna, daleko jeszcze? spytał. Towarzysz, którego zwano chorpyną, a który w istocie był przebraną po kozacku olbrzymią dziewką, Popatrzył w gwiaździste niebo i odrzekł. Niedaleko będziemy przed północą. Miniemy wraże uroczyszcze, miniemy tatarski rozłuk, a tam już zaraz czortowy jar. Oj źle by tam przejeżdżać po północku, nim kur zapieje. Mnie można, ale wam źle by to było. Źle. Pierwszy jeździec wzruszył ramionami. Wiem ja rzekł że tobie czort bratem, ale na czorta są sposoby. Czort, nie czort, a sposobu nie ma, odparła Chorpyna. Żeby ty, Sokole, na całym świecie schronienia dla swojej kniaziówny szukał, to by ty lepszego nie znalazł. Już i tędy nikt po północku nie przejdzie, chyba ze mną, a w jeszcze żywy człowiek nogi nie postawił. Chce kto wróżby, to przed jarem stoi i czeka, póki nie wyjdę. Nie bój ty się. Nie przyjdą tam ani lachy, ani tatary. Ani nikt. Nikt. Czortowy jar straszny. Sam zobaczysz. Niech sobie będzie straszny, a ja mówię, że przyjdę ile razy zechce. Byleś w dzień przychodził. Kiedy zechce, a stanie czort w poprzek, to za rogi wezmę. Ech, bohun. Bochów. Ej, dońcówna, dońcówna, ty się o mnie nie troszcz. Weźmie mnie czort, czy nie weźmie, to nie twoja sprawa. Ale to ci powiadam, rać ty sobie ze swoimi czortami jak chcesz, byle na kniaziówne bieda nie przyszła. Bo jeśli jej się co stanie, to ciebie z moich rąk ni czorty, ni upiory nie wydrą. Raz mnie już topili, jeszcze jak my nad Donem z bratem mieszkali. Drugi raz już mi w Jampolu mistrz głowę golił, a dlatego mi nic. Ale to inna rzecz. Ja z przyjaźni dla ciebie będę jej strzegła, by jej i włos na głowie od duchów nie spadł, a przed ludźmi u mnie bezpieczna. Już ci się ona nie wymknie. A ty, sowo, jeśli tak mówisz, to czemu ty mnie wróżyła na biedę? Czemu ty mi hukała nad uchem Lach przy niej, lach przy niej? To nie ja mówiła, to duchy, ale się może zmieniło. Jutro ci powróżę na wodzie w kole młyńskim. Na wodzie wszystko dobrze widać, jedno trzeba długo patrzeć, sam zobaczysz. Ale ty wściekły pies. Powiedzieć ci prawdę, to się sierdzisz i za obu chłapiesz. Rozmowa urwała się słychać było tylko uderzenia kopyt o kamienie i jakieś głosy dochodzące od strony rzeki, podobne do sykania koników polnych. Bohun nie zwrócił najmniejszej uwagi na owe głosy, które jednak wśród nocy mogły dziwić. Podniósł twarz ku księżycowi i zamyślił się głęboko. – Chorpyna – rzekł po chwili. – Czego? – Ty, czarownica, ty musisz wiedzieć, czy prawda, że jest takie ziele, że jak się go kto napije, to musi pokochać. Lubystka, czy jak? – Lubystka, ale na twoją biedę nic i lubystka nie poradzi. Jeśli by kniaziówna innego nie kochała, to tylko dać jej się napić – ale, jeśli kocha, to wiesz, co się stanie? Co? To jeszcze bardziej tego innego pokocha. Przepadnij, że ty ze swoją lubystką. Umiesz ty źle wróżyć, a poradzić nie umiesz. To słuchaj, znam ja inne ziele, co w ziemi rośnie. Kto się go napije, dwa dni i dwie noce jak pień leży. O świecie nie wie. Tego ja jej ziela dam. A potem kozak zatrząsł się na siodle i utkwił w czarownicy swe świecące w ciemności oczy. Co ty kraczesz? spytał. Taj chodzi! Zawołała wiedźma i wybuchnęła ogromnym, podobnym do rżenia klaczy śmiechem. Śmiech ów rozległ się złowrogim echem w rozpadlinach jarów. Suko! – rzekł Wataszka, po czym oczy jego gasły stopniowo, Popadał znów w zamyślenie, na koniec zaczął mówić jakby sam do siebie: Nie, nie, kiedy my bar brali, ja pierwszy wpadł do klasztoru, by jej przed pijanicami bronić i łeb strzaskać każdemu, kto by się jej dotknął, a ona się nożem pchnęła. I teraz o Bożym świecie nie wie. Dotknę jej ręki, to się znów pchnie albo do rzeki skoczy. Nie upilnujesz, nieszczęsny. Ty w duszy lach, nie kozak, kiedy po kozacku nie chcesz dziewczyny zniewolić. Żeby ja był lach, zawołał Bochun, żeby ja był lach. I za czapkę obu rękoma się chwycił, bo jego samego ból chwycił. Musiała cię urzec ta laszka. Mruknęła Horpyna. Ej, chyba urzekła, odrzekł żałośnie. Niechby mnie pierwsza kula nie minęła, niechbym na palu sobacze życie skończył. Jednej ja chcę na świecie i ta jedna mnie nie chce. Durny! zawołała z gniewem Horpyna. Toć ty ją masz! Stul, że ty pysk! zawołał z wściekłością kozak. A jak się ona zabije, to co? Ciebie rozerwę, siebie rozerwę, łeb o kamień rozbiję, ludzi będę gryzł jak pies. Ja by duszę za nią oddał, sławę kozacką oddał, uciekłby za jachorlik hen, od pułkowników za świat, aby z nią, z nią żyć, przy niej zdychać, od co. A ona się nożem pchnęła. I przez kogo? Przeze mnie. Nożem się pchnęła, słyszysz? Nic jej nie będzie, nie umrze. Jakby umarła, to ja by ciebie ćwiekami do drzwi przybił. Mocy ty żadnej nad nią nie masz. Nie mam, nie mam. Ja by wolał, żeby ona mnie nożem pchnęła. Niech by i zabiła, byłoby lepiej. Głupia laszka. Odby po dobrej woli przychołubiła się do ciebie. Gdzie lepszego znajdzie? Sprawdź to. A ja ci garnek dukatów nasypię, a pereł drugi. My W barze wzięli łupu niemało i przedtem brali. Ty bogaty jak kniaś Jarema i sławny. Ciebie mówią sam krzywonos się boi. Kozak ręką machnął: Co mnie z tego, koły serdycie bołyt. I znowu zapadło milczenie. Brzeg rzeki stawał się coraz dzikszy, pustszy. Białe światło księżyca nadawało fantastyczne kształty drzewom i skałom. Na koniec chorpyna rzekła: Tu wraże uroczyszcze. Trzeba razem jechać. Czemu? niedobrze. Zatrzymali konie i po chwili orszak idący z tyłu złączył się z nimi. Bohun wspiął się na strzemionach i zajrzał w kołyskę. Spyt? spytał. Spyt, odpowiedział stary kozak. Słodko jak detyna. Ja jej na sen dała, odrzekła wiedźma. Pomału, ostrożno, mówił Bohun, wlepiając oczy w uśpioną. Szczoby wy jej nie rozbudyły. Miesiac jej prosto w łyczko zachladaje serdeńku mojemu. Tych śwityt, nie rozbudyt, szepnął jeden z mołojców. I orszak ruszył dalej. Wkrótce przybyli nad wraże uroczyszcze. Było to wzgórze leżące tuż przy rzece, niskie i obłe, jak leżąca na ziemi okrągła tarcza. Księżyc zalewał je zupełnie światłem, rozświecając białe, porozrzucane po całej jego przestrzeni kamienie. Gdzie niegdzie leżały one pojedynczo, gdzie niegdzie tworzyły kupy, jakby szczątki jakiejś budowli, zburzonych zamków i kościołów. Miejscami sterczały płyty kamienne, pozasadzane końcem w ziemi na kształt nagrobków na cmentarzyskach. Całe wzgórze podobne było do jednego wielkiego rumowiska. I może niegdyś dawno, za czasów Jagiełłowych, krzewiło się tu życie ludzkie, dziś wzgórze owo i cała okolica, aż do Raszków, była głuchą pustynią, w której gnieździł się tylko dziki zwierz, a nocami duchy przeklęte odprawiały swoje korowody. Jakoż zaledwie orszak wspiął się do połowy wysokości wzgórza, Trwający dotychczas lekki powiew zmienił się w prawdziwy wicher, który począł oblatywać wzgórze z jakimś posępnym, złowróżbnym świstem. I wówczas mołojcom wydało się, że między owymi rumowiskami odzywają się jakieś ciężkie westchnienia, jakby wychodzące z ugniecionych piersi, jakieś żałosne jęki, jakieś śmiechy, płacze i kwilenia dzieci. Całe wzgórze poczęło się ożywiać, wołać różnymi głosami. Z za kamieni zdawały się wyglądać wysokie, ciemne postacie. Cienie dziwacznych kształtów prześlizgiwały się cicho między głazami. W dali w pomroce pobłyskiwały jakieś światełka podobne do oczu wilczych. Na koniec, z drugiego końca wzgórza, z pomiędzy najgęstszych kup i zawalisk. Ozwało się niskie, gardłowe wycie, któremu zawtórowały zaraz inne. Siromachy? – szepnął młody kozak, zwracając się do starego Esauła. Nie, to upiory, odpowiedział Esau jeszcze ciszej. O, gospody pomyłuj! zawołali z przerażeniem inni, zdejmując czapki i żegnając się pobożnie. Konie poczęły tulić uszy i chrapać. Chorpyna jadąca na czele orszaku mruknęła półgłosem niezrozumiałe słowa, jak gdyby pacierz diabelski. Dopiero gdy przybyli na drugi koniec wzgórza, odwróciła się i rzekła: No, już, tu już dobrze. Trzymać ja je musiała zaklęciem, bo bardzo głodne. Westchnienie ulgi wyrwało się ze wszystkich piersi. Bohun z chorpyną wysunęli się znów naprzód, a mołojcy, którzy przed chwilą tłumili oddech, poczęli szeptać do siebie i rozmawiać. Każdy przypominał sobie, co mu się kiedy z duchami lub upiorami przytrafiło. Żeby nie chorpyna, to my by nie przeszli, mówił jeden. Mocna widma. A nasz ataman i ditka nebojca. Nie patrzył, nie słuchał. jeno się na swoją młodycie oglądał. Żeby jemu się to zdarzyło, co mnie, to by nie był taki bezpieczny, rzekł stary Esau. A co wam się zdarzyło, ojcze owsiwuju? Jechał ja raz z rejmentarówki do Hulajpola, a jechał nocą koło mogił. W tym baczu chyć coś z tyłu z mogiły na kulbakę. Obejrzę się? Dziecko, sinienkie, bladzieńkie. Widno tatary z matką wiasyr prowadzili i umarło bez chrztu. Oczki mu goreją jak świeczki i kwili, kwili. Skoczyło mi z kulbaki na kark, aż tu czuję kąsa za uchem. O, gospody, upiór! Alem to na wołoszy długo sługiwał, gdzie upiorów więcej niż ludzi, i tam są na nie sposoby. Zeskoczyłem z konia i ginżałem na ziemię. Zgiń, przepadni, a ono jęknęło, chwyciło się za głownię od ginżała i po ostrzu spłynęło pod murawę. Przeciąłem ziemię na krzyż i pojechałem. To na Wołoszy tyle upiorów ojcze? Co drugi wołoch to po śmierci będzie upiór. I wołoskie najgorsze ze wszystkich. Tam ich nazywają brukołaki. A kto mocniejszy, ojcze, Ditko czy upiór? Ditko mocniejszy, ale upiór zawziętszy. Ditka jak potrafisz zażyć, to ci będzie służył, a upiory do niczego, tylko za krwią wietrzą, ale zawsze Ditko nad nimi ataman. A chorpyna nad Ditkami rejmentaruje? Pewnie, że tak. Póki jej życia, puty rejmentarstwa. No, żeby ona nie miała nad nimi władzy, to by jej ataman swojej zazuli nie oddał, bo brukołaki na dziewczyńską krew najłakomsze. A ja słyszał, że one do duszy niewinnej nie mają przystępu. Do duszy nie mają, ale do ciała mają. Oj, szkoda by krasawicy! Krew to z mlekiem. Widział nasz batko, co w barze brać. Owsiwuj językiem klasnął: Nie ma co mówić, Złota Jalaszka. A mnie jej ojcze żal, mówił młody kozak. Jak my ją w kołyskę kładli, to rączki białe składała, a tak prosyła i prosiła Ubi każe, ne chuby każe, ne woj. Nie będzie jej źle. Dalszą rozmowę przerwało zbliżenie się chorpyny. Hej, małojcy, rzekła wiedźma, to tatarski rozłuk, ale nie bójcie się, tu tylko jedna noc w roku straszna, a czortowy jar i mój hutor już zaraz. Jakoż wkrótce dały się słyszeć szczekania psów. Orszak wszedł w gardło jaru, biegnącego prostopadle od rzeki, a tak wąskiego, że ledwie czterech konnych mogło w nim obok siebie postępować. Na dnie owej rozpadliny płynęła krynica, mieniąc się w świetle księżycowym jak wąż i biegnąc wartko do rzeki. Ale w miarę jak orszak posuwał się naprzód, strome i urwiste ściany rozszerzały się coraz bardziej, tworząc dość obszerny rozłóg, wznoszący się lekko w górę i zamknięty z boków skałami. Grunt gdzieniegdzie pokryty był wysokimi drzewami. Wiatr tu nie wiał. Długie czarne cienie kładły się od drzew na ziemię, a na przestrzeniach oblanych światłem księżyca świeciły mocno jak białe, okrągłe lub wydłużone przedmioty, w których mołojcy ze strachem poznali czaszki i piszczele ludzkie. Oglądali się też z nieufnością na naokół, znacząc od czasu do czasu krzyżami piersi i czoła. Wtem w dali błysnęło z pomiędzy drzew światełko. A jednocześnie nadbiegły dwa psy, straszne, ogromne, czarne, ze świecącymi oczyma, szczekając i wyjąc na widok ludzi i koni. Na głos chorpyny ucieszyły się wreszcie i poczęły obiegać wokoło jeźdźców, chrapiąc przy tym i harcząc ze zdyszenia. Niesamowite, szeptali mołojcy. To nie psy, mruknął stary owsiwój głosem zdradzającym głębokie przekonanie. Tymczasem z za drzew ukazała się chata, za nią stajnia, dalej zaś i wyżej jeszcze jedna ciemna budowla. Chata na pozór była porządna i duża, w oknach jej błyszczało światło. To moja sadyba, rzekła do Bochuna Chorpyna. A tamto młynco zboża nie miele, jeno nasze, ale ja worożycha z wody na kole wróżę. Powróżę i tobie. Młodycia w świetlicy będzie mieszkać, ale kiedy chcesz ściany przybrać, to ją trzeba na drugą stronę tymczasem przenieść. Stójcie i skonij. Orszak zatrzymał się. Chorpyna zaś poczęła wołać Czeremis. Huku, huku, czeremis! Jakaś postać z pękiem zapalonego łuczywa w ręku wyszła przed chatę i wzniósłszy ogień w górę, poczęła w milczeniu przypatrywać się obecnym. Był to stary człek potwornie szpetny, mały, prawie karzeł, z płaską kwadratową twarzą i skośnymi, podobnymi do szczelin, oczyma. Co ty za czort? spytał go bohun. Ty jego nie pytaj, rzekła Olbrzymka. On ma język obcięty. Pójdź tu bliżej. Słuchaj, mówiła dalej dziewka. A może by młodycie do młyna zanieść? Tu mołojcy będą przybierać świetlice i ćwieki wbijać, to się rozbudzi. Kozacy, zsiadłszy z koni, poczęli obwiązywać ostrożnie kołyskę. Sam bochun czuwał nad wszystkim z największą troskliwością i sam dźwignął w głowach kołyskę, gdy przenoszono ją do młyna. Karzeł, idąc naprzód, świecił łuczywem. Kniaziówna, napojona przez chorpynę odwarem ziół usypiających, nie rozbudziła się wcale, tylko powieki drgały jej cokolwiek od światła łuczywa. Twarz jej nabierała życia od tych czerwonych blasków. Może też kołysały dziewczynę sny cudne, bo się uśmiechała słodko w czasie tego pochodu podobnego do pogrzebu. Bohun patrzył na nią. I zdawało mu się, że serce chyba mu rozsadzi żebra w piersiach. Myłeńka moja, Zazula moja szeptał cicho i groźnie, choć piękne lica watażki złagodniały i płonęły wielkim ogniem miłości, która go ogarnęła i ogarniała coraz bardziej, tak jak zapomniany przez wędrowca płomień ogarnia dzikie stepy. Idąca obok chorpyna mówiła. Gdy się z tego snu zbudzi, zdrowa będzie. Rana się jej goi, zdrowa będzie. Sława Bochu, sława Bochu, odpowiadał Wataszka. Tymczasem mołoycy poczęli przed chatą zdejmować ogromne juki z sześciu koni i wyładowywać zdobycz wziętą w makatach, kobiercach i innych kosztownościach w barze. Rozpalono w świetlicy obfity ogień i gdy jedni znosili coraz to nowe opony, inni przystosowywali je do drewnianych ścian izby. Bochun nie tylko pomyślał o klatce bezpiecznej dla swego ptaka, ale postanowił ją przybrać, by ptakowi niewola nie zdawała się zbytnie znośną. Wkrótce też nadszedł ze młyna i sam pilnował roboty. Noc upływała. I księżyc zdjął już swoje białe światło z wierzchołków skał, a w świetlicy słychać jeszcze było przytłumione stukanie młotów. Prosta izba stawała się coraz podobniejsza do komnaty. Na koniec, gdy już ściany były obwieszone, a tok wymoszczony, przyniesiono na powrót senną kniaziównę i złożono ją na miękkich wezgłowiach. Potem uciszyło się wszystko. Tylko w stajni jeszcze przez jakiś czas rozlegały się wśród ciszy wybuchy śmiechu podobne do końskiego rżenia. To młoda wiedźma baraszkując na sianie z mołojcami rozdawała im kłaki i całusy.